Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek emulatora Irene Valley. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą podróż do Ameryki Żywności i Miasta. T6 i C4 i to są pierwsze składy. Następnie tu mamy D2 i... Okej. I lecimy w prawo. Czy to już sobie możemy przełączyć? Mam nadzieję, że to wszystko za mną jedzie. Najwyżej przekonamy się na miejscu, że tak nie jest. Pięćdziesiąt i pod górę. Naddam więcej mocy. Musimy też jechać w prawo. Tylko, że na tym FF będzie jak przejechać pomiędzy agronami, żeby sobie odlocić, zrobić. Dobrze było ustawione w prawo. Przez chwilę mocy brakło. Niestety jest mgła, więc mało widać. Myślę, że to nie powinno nam robić większych problemów. Teraz na lewo.
Dawno nie było nas w naszym domu, nie? Tam na FRC. W ogóle ani razu. Od dawien dawno. Chyba trzeba będą te kąty kręcenia. Nie w tym kierunku daję, co powinienem. Dodawać, czy aby na pewno jest dobrze ustawiona. Jak najbardziej jest ustawiona prawidłowo. Dobrze, i stąd lecimy już na prosty. Przyspieszamy.
90, te gałęzie tutaj tak dziwnie trochę, no ale też 80, trochę dynamicznie podhamujemy. Właśnie, bo tak to się domyślałem, że to będzie mniejsze. To się może przydać. Okej. Pięknie. Osiemdziesiąt, ale ja już wiem, że to się nie ma co rozpędzać i przez to SM felerne trzeba się przedostać. Pozorom jest już niedaleko. A nie chciałbym skończyć tak jak ostatnio. Niestety na trybie realistycznym trzeba się trochę wysilić czasami. Chyba nie, ale hamuj, nie? Prawo, prawo, super. Dalej pozostawia gdzieś delikatne hamowanko. Trochę mocniejsze hamowanko. Mocniejsze światło, nie, one też nic nie dają, więc zostawmy w takiej pozycji. Wyluzuj. No i parku patrzymy się. Staramy się przejechać. Jest dobrze, tu jest dobrze. Ona przed nami cisza, spokój, nie? Chciałbym tutaj jeszcze coś ewentualnie podebrał, ale no już nie będziemy przesadzać. Mamy dużo ładunku, póki co. Lecimy. Lecimy na lewo. Trawa zarosła na górach. Przejazd jest na lewo.
Prosto, 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 lewo i lewo, dobra. 70 to. Ci co? I z rurki. Już też przy okazji. Za bardzo tych terenów. Trzy razy lewo. I 90, to zaraz będzie o wiele, wiele mniej. Okej. Okay. Kruzujesz czy nie? Może tak wiesz się trochę postarać, nie? Fajnie. Dawa ci się wyluzować. Chwileczkę będzie stromy podjazd pod górę. Ja już tu pamiętam od FF. Się kiedyś męczyliśmy i chyba nie wiem, się poddałem. Ja już nie pamiętam. Ja chyba na tej pierwszej misji jakoś pousuwałem te wagony. Jakoś to nie zrobiłem, że się poddałem. Bije na GF to może nie, ale na obu N to już bardziej, nie? Przejdziemy odpowiednią prędkością. Tutaj zawczasu wypatruję. Chyba jest dobrze, tak jest dobrze. Będzie dobrze, czy nie? Widzę, ostry jest ten zakręt lewo. Troszkę pomyliłem. Myślałem, że ostrzejszy będzie.
Póki co jeszcze nie ma podjazdu stromego. Najpierw się zaczyna, widzicie? A to sobie daje realne. Te lokomotywy to są... Fula opcja, fula opcja. I dojedziemy na FF. Idziemy na D, czyli na prawo. Tu mamy pierwsze. Reszta wagonów prosto pojedzie, dobrze. Się wtedy tutaj męczyłem. Teraz człowiek tylko mocy nadaje i podjeżdża, nie? To chciałem akurat nie mapę tym razem. Ten rozjazd to nie wiem na pewno jak jest ułożony. Okej, w porządku. To ostre hamowanie, proszę. By nie było, ja jeść zaraz się wykoleiło. Chciałem spaść. Wie, że nie chciałem spaść. Dobra. Przejeżdżamy na FF już teraz i będziemy na prawo odbijać. Ostry zakręt. Jeszcze? Teraz będzie ostatni. Czy może stąd? Nie, to nie ma. Nic na bazę wojskową, niestety. Thank you.
Zakontrujemy już. Idziemy to na prawo. Jechamy. Jeden S. Jeden S. Dobrze. Okej. I to odrealiśmy. Daleko mamy podjechać. Dobrze, no to są beczki. Czy no niestety zaciągniemy tutaj aż dwa hamulce. Mieć pewność, że to mi się tu nie stoczy. Lecimy z tym na D2i. Nie. Jeszcze kawałek. Do przodu. Tu jest więcej miejsca, najwyżej na co podjedziemy. Nawet są dwa tory wolne, super. Czy nie? Nie chyba, czy tak? Tak, są dwa wolne. Trafiliśmy tylko tak sobie te cysterny, to już wjechały. Będzie super. I zaraz powinnamy to już oddać. Tutaj zakończymy ten odcinek i zajmiemy się pozostałymi wagonami. A mój co by z tym pomału, nie? Ściło się? O, a z tej kadry się zmieściło. Dobrze. Odpięte. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gdzie mi gra ta lampka? To co to tu jest za tor? Pewnie te 3P, nie? Tylko mi się wydaje, że to będzie.
Nie, to jest budynek stacji, dobra. To już jest CEP. Okej. A nie, i to zlecenie numer 2 i to już jest zrobione. Seria. Musi być zakręta. To. Już. Jest. Szybko zrobili. Więc tego mamy o 63 tysiące, a warta ta misja? O matko. Aha, trochę zebraliśmy pieniążków. Dobrze, jak to wygląda. A ewentualnie gdzieś tu powinny być te lokomotywy. Co póki co to nie widzę. A to jest. Gdzie? Ładnie, ładnie. Pojedyncza taka, ale to ja nie chcę. Bierzemy, musiałbym jechać do tyłu. To jest tylko obrotnica. Okej. No to my tam sobie pojedziemy po tamte wagony, ale to już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, na razie, cześć.